Dzień dobry, witam was serdecznie na premierowym odcinku Kulek. Nie, żartuję, premierowy odcinek Drewnianego Przedszkola, gdzie mamy dwóch polskich GM-ów, jednym z nich jest Matis, drugim jest Rodzyn, powinniście ich znać. Ja już sobie przypomniałem, Matis wysłał mi raz, tego replaya i powiedział, jak chcesz obejrzeć coś dziwnego, długiego na jednej bazie, to możesz to obejrzeć. Tak się znam, dziwne, długie na jednej bazie, dziwnie to zabrzmiało, ale skoro jest... No to niech będzie. Dla tych, co nie wiedzą, Drewniane Przedszkole jest to taki materiał, gdzie nie do końca poważnie podchodzimy do gry, bo najczęściej nie do końca poważnie gracze podchodzą do tego, co się dzieje. No to lecimy. I przy okazji oglądacie to YouTube'owo na premierze. To oznacza, że z boku macie czat i możecie sobie czatować w tym czasie, kiedy materiał leci. Chyba, że już minęła godzina premiery, no to wtedy nie możecie sobie czatować. Do tego wszystkiego oglądając go na żywca i kiedy macie ten czat, możecie, i to jest uwaga, wykupić specjalną subskrypcję na miesiąc na YouTubie za 15 zł, w ten sposób wspierając kanał, albo możecie wysłać przez YouTube'a dotacje wspierając kanał. Więc tak tylko ogólnie mówię, że jest taka możliwość, kiedy leci premiera. Więc to w sumie byłoby fajnie, gdyby na przykład przez premierowego odcinka coś takiego wpadało, ale jak nie będzie, to też oczywiście przeżyjemy. Proszę Państwa, jest gate, jest kuźnia, mam polską wersję. No tak, bo był polski tytuł. To niech będzie jeszcze wszystko po polsku. Jest gate, jest kuźnia, jest wylęgarnia. Do tego wszystkiego Niecka Rozrodcza tam się również pojawia. I jakby ktoś nie wiedział, mamy działo rasz. No bo działo to już wiemy. Działo fotonowe bieg? Nie? Kurde, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie... Po angielsku było the cannon rush. Pierwsza robotnica ucieka, druga robotnica ucieka. Matis, ktoś komuś gaz tutaj zabrał, proszę bardzo. Rodzyn stracił właśnie gaz. Matis stracił gaz. Pozbywa się ekspansji, więc jest szczęśliwy i zadowolony. A pan miły Rodzyn, co będzie kombinował? W bazie jest Cybernetic Core. No jak ten Cybernetic Core się skończy, zobaczymy, co będzie wtedy dalej. W czasie mamy jedną, drugą wylęgarnię po bokach ustawione, wiecie, tak dla bezpieczeństwa. Parę lingów się pojawiło. No i na razie mamy taką no, obronę przed tym... kurde, nie wiem jak to nazwać. Szczerze powiedziawszy. Ale niech będzie. Zobaczmy, dalsza część, generator mamy tak, generator osłon. Pięknie, zakład robotyki, przygotowuje Matis się powoli na to, stawiając już kręgowije. Mamy kręgowije, więc próbujemy zrobić tutaj w 100% polski stream bez anglojęzycznych bez gadania po angielsku, tak sobie powiedzmy tutaj. No cóż, dwa zerglingi zostały, jeden został zabity aktualnie. Pozbywa się tej ekspansji, którą miał postawić i gdzieś w inne miejsce chyba będzie chał. Błagam, postaw mu to pod bazą, proszę cię, postaw pod bazą i postaw potem kręgowije rasz. Ależ to byłoby wtedy piękne. Ale dobrze, trzy kręgowije stawiane. W międzyczasie wylęgarnia już tutaj mutuje w... Nie pamiętam za bardzo za co. I pierwszy nieśmiertelny pojawia się nam. Dobrze, ładny, piękny, nieśmiertelny. Generatory osłon również czekają jeden za drugim. I początek bardzo standardowy, na razie mało drewniany. Próba wbicia się tymi trzema lingami. Ojej, na co żeś czekał? Jakby od razu wchodził, to by się prze... Ale chwila, moment, też się przegryzł aktualnie. Dobra, lingi Matisa są już w bazie. Zaczyna się gryzienie. Jak rasz nazwać? Nie daj się złapać. Pięknie, jeden link złapany. No co to miało być? Pierwsza adeptka jest stworzona, ale na chwilę tutaj wydobycie jest zblokowane. To też jest fajnie. W pogoni za lingiem. Próbniki w pogoni za lingiem. I proszę bardzo, nieśmiertelny jest, ale nieśmiertelny będzie musiał... Będzie musiał tutaj pozbyć się tych kręgowijów, gdzie mamy oczywiście też królową od tyłu. Co z tymi lingami? Chyba zostały zabite z tego, co patrzę. No dwa na pewno, więc jak najbardziej dwa zabite. Oj, dobra, i teraz nieśmiertelny przy użyciu promu nadprzestrzennego? Pryzmat nadprzestrzenny. Jest przerzucany. Dobrze, i byle do środka. Co się dzieje? Z tyłu mamy Infestation Pit. W jamie jama infekcji jest z tyłu robiona, więc bardzo możliwe, że będziemy mieli rządców... Nie, rządcy sepu, to są Broodlordy. Nosicieli roju?
Będziemy mieli nosicieli roju, zaraz zobaczymy. Mamy tutaj tworzone pierwsze jednostki w ogonie zerga. Chyba tak będzie. Chciałem zauważyć, że mam piątą minutę i na razie po jednej bazie po obu stronach, więc to jest dosyć standardowo. Generatory osłon naprawiają osłony, duża ilość tej kręgowiny. To wszystko jest przerzucane na tył. Zaraz zobaczymy, czy nosiciele roju będą, czy ich nie będzie. Jaka jest polska nazwa tego wszystkiego? A na razie dużo dzig-dzig i nosiciele roju. Tutaj u góry widzimy małe patryki rojewskie są przenoszone. Jest rojo tak zwany i na czymś takim rojo podróżuje, proszę państwa. Z którym będę grał w ogóle... teraz przerzucenie szybko pod Nieckę rozrodczą. Tu trzeba się dobrze wycofać. Nosiciele roju już szarańcze wypuszczają. No nie do końca udało się tym cokolwiek zrobić. A co tutaj? Czy ja widzę możliwość przerzucania jednostek? Czy mi się tylko wydawa... Nie, tutaj są nowe jednostki tworzone, tak? Tak, nowe jednostki są. Myślałem, że jest opcja przerzucania. No i dobrze, nosiciele roju gdzieś tutaj się szykują. Widzę, że drona, robotnica, przepraszam, na razie cały czas ładnie, pięknie na patrolowaniu. Dwójka, trójka immortali sobie czeka. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Niech będzie. No i trójka nieśmiertelnych będzie wjeżdżała do środka. Królowe już czekają. No i osłony tutaj, oj, prawie udało się zabić, ale jednak regeneracja osłon przez generator osłon jest bardzo dobra. W międzyczasie będą leciały, leci tutaj pierwsza szarańcza, ale czemu tutaj nie ląduje, żeby coś zniszczyć? Spróbuję pozbyć się zakładu robotyki! I nie pozbył się zakładu robotyki. Mógł się pozbyć na przykład dział, bo zabrał tutaj albo i więcej. Mógł się pozbyć dział, później łatwiej by mu się oczywiście atakowało tą szarańczą, ale nie, po co? Kolejni nosiciele roju już się pojawiają i zabij! Prawie zabił! Chciałem zauważyć, że jest Gwiezdne Wrota się pojawiają, więc tam gdzieś obok siedzi pewnie jakiś mały Richard Dean Anderson i czeka z tymi Gwiezdnymi Wrotami, aby przez nie przejść i coraz więcej generatorów osłon, coraz więcej i więcej i więcej. Oj, tu będzie ciężka zabawa. Nosicieli roju coraz więcej i więcej. No, chciałem zobaczyć, że obie strony, mamy 7 minut i obie strony jadą na jednej bazie aktualnie. Immortal, nieśmiertelni, kontra nosiciele roju z wsparciem królowy. Gdzieś tutaj wyląduje, czy poleci tam gdzieś bardzo, 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 bardzo daleko. Ląduje, wylądował przy zakładzie robotyki. Czy będzie on zniszczony? I jest! Dał radę! Dał radę! Pięknie, jeden zniszczony. Problem jest taki, że rodzynek może postawić dwa kolejne. I to nie jest dla niego problem wtedy. Ja chciałbym zobaczyć ilość zabitych jednostek przez tych nieśmiertelnych, albo przez działa fotonowe. 7, 7, 5, 9, ok. Mamy 9 minutę cały czas bez dodatkowej bazy. A jakiej pijemy? Powoli sobie tutaj lecą, powoli sobie lecą. Nie widzę więc żadnych problemów. No! Znowu pojawia się szarańcza! I gdzieś tu trzeba wylądować. No ty dawaj, nieś tutaj coś po kolei! Kill him! Zniszczył jednego. Biorąc pod uwagę, że tak, jedna fala niszczy jeden generator, albo do tego wszystkiego jedne działo. Nosicieli roju jest albo i więcej. I one są co 60 sekund, 40 sekund można ich użyć. Tak, to trochę czasu potrwa. Jeden za... Tak, jeden. Przypomniałem, jedno działo zostało zniszczone. To wszystko może trochę potrwać. Na dwie fale tutaj nie atakuje. No panowie doszli na razie do wniosku, że ekspansji żaden z nich nie postawi. Matiza na to za bardzo nie stać. Natomiast jeżeli chodzi o Rodzyna, stać go, ale tego nie robi. Tyle bym powiedział. Rodzyn dochodzi do wniosku, że ekspansje są dla słabych. Ja widzę, że pierwszy Feniks. Chciałbym zauważyć, że jakieś 3 minuty temu była postawiona te pierwsze Gwiezdne Wrota i one tak sobie stały i stały i stały i stały i stały. Rodzen nie myśli na razie o ekspansji, ekspansja jest mu niepotrzebna do niczego, chociaż bardzo ładnie tutaj Feniksem może poczyścić gdzie niegdzie przeciwnika, a tutaj cały czas jest ta sama zabawa. O, Immortal złapany, uratowany, zginął! Pierwszy Immortal zginął, dobrze mówię, zaraz zobaczymy i... Nie, już 3 Immortale zginęły. Ej, Matiz zaczyna się tutaj przebijać przez swojego przeciwnika. Ewidentnie, coraz bliżej i bliżej, duża ilość generatorów osłon. Ten Feniks mnie trochę zastanawia. To jest taki, wiecie, atak na zasadzie, stawiamy sobie 9 generatorów osłon i do tego wszystkiego piątki nieśmiertelnych i jednego Feniksa. Bo tak, bo jeden Feniks może być kolejny nieśmiertelny zestrzelony, więc oni tak nie do końca są nieśmiertelni. To takie...
Czuję się oszukany, patrząc na tych nieśmiertelnych i zastanawiam się, dlaczego to nie działa, dlaczego to wszystko nie trafia. A szkoda, że nie możemy zobaczyć, ile szarańczy zostało zabitych, bo mam wrażenie, że do tej pory albo zostało przyzwanych, mam wrażenie, że dużo. Posłuchajmy dźwięków polskich. No. Nie ma. Ej, dawać polskie dźwięki. Chcę posłuchać polskich dźwięków. Nic. Może teraz? Dawać polskie dźwięki. No! No! No właśnie, nieśmiertelny! Albo mi się wydaje, albo warpizm został tutaj gdzieś, przynajmniej pryzmat nadprzestrzenny został gdzieś zniszczony. A tutaj? Dawać polskie dźwięki, też nic. No, mamy dorzuconą norę hydralisku, bo hydraliski bardzo fajna rzecz, tylko że na razie się nic nie pojawia. Mamy 10 minut, gdzie do tej pory dochodzi tylko do walki między nosicielami roju i nieśmiertelnymi. Drugiej bazy jest, mój Boże, jeden, druga baza u Matiza. Niewiarygodne. O, połapał jakieś jednostki, co z tego, jak ten pryzmat może to wszystko przerzucić. Skoczył do środka i jedno. O, kanonu! Kanon, 27 zabitych lokusów, 36, 13, 13. No, takie bohaterskie kanony. Bardzo dziarskie, bohaterskie, królowe oczywiście naprzód. Może troszeczkę więcej biomasy by się przydało gdzieś. Pojedynczy tumor biomasy byłby mile widziany. No i ten jeden Feniks, który próbuje zabić lokusty. To jest przesłodkie. To jest po prostu przesłodkie. Druga baza jest passe. Druga baza jest nikomu niepotrzebna. No dobra, Matis myśli o przyjęciu drugiej bazy, bo chciałem zauważyć, że w bazach jest coraz mniej minerałów, ale armia Matisa 92 punkty zaopatrzenia do 28, a wrodzy prosto do przodu i do przodu i do przodu i do przodu. Prawie za każdym razem nie może tego odpuścić i znowu szarańcza leci i znowu szarańcza ląduje. Tych pylonów parę sztuk jest, można by jakoś spróbować poniszczyć. Byłoby śmiesznie, gdyby pylony poniszczył i wtedy przeciwnik by potracił możliwość, na przykład ten zniszczony, to zobaczcie, ile tutaj generatorów osłon byłoby rozwalonych. Oj, morty nieśmiertelni rzucili się do boju. 44 zabite jednostki, 45, kolejne liczą. Ładnie, teraz bardzo ładnie wpadł. No, 47 lokustów. 47 lokusów, zobaczmy, straty nie są takie duże. Pamiętajmy o tym, że szarańczano nic nie kosztuje. I tutaj właśnie jest ta sytuacja. Postawił ekspansję, zrobił 3 drony, pojawiła się dwójka nieśmiertelnych, żeby to wybić. Ślicznie. Ślicznie, bardzo ładnie. Piątka nieśmiertelnych kontra 22. Nosiciele roju i baza, jak widzimy, została zniszczona. Zabij nieśmiertelnego, zabij go. Droną mógł go zabić, czemu on go nie zabił? Miał tyle dronek pod ręką, mógł zabić tego nieśmiertelnego jednego, to byłby tak piękny, śmiertelny, zabity przez dronę. Ale byłby wstyd, rodzina by go z domu wyrzuciła. Nie chcę nic mówić, ale wygląda to, że Matis chyba się tutaj wybroni z tego, co patrzę. O tak. Wiecie, co bym chciał zobaczyć? Teraz, żeby w leżu były tutaj jamy brzuszne wynalezione i żeby nosiciele roju byli spakowani 4 sztuki i przerzuceni do tej bazy. Albo na przykład w międzyczasie Nidus Network, bo tak naprawdę w tej całej zabawie to powinno się Nidusa zagrać i zaatakować bazę przeciwnika. Ale to tak, po co Matizowi Nidus? Śliczne leże. Piękne polskie leże. Swojskie nasze leże. No i dobrze, hydraliski w międzyczasie wychodzą. Ślicznie. Dla tych, co wpadli akurat na scenie, bo wyjątkowo na scenie to nagrywamy, to jest drewniane przedszkole. Teraz to jest dziwne drewniane przedszkole, bo tutaj cały czas grają to samo. Obie strony doszły do... Ten przed Matis gra w monobattle aktualnie. Matis gra w monobattle, niczym się nie przejmując. Tylko i wyłącznie immortale. No oczywiście tam pryzmat nad przestrzeni można postawić. O mój Boże, 14 minuta i Matis stawia ekspansję. Jestem w szoku. Tak, jestem w szoku. Mamy 14 minutę i pierwszą bazę od Rodzyna. Myślę, że jeden z głównych powodów to może być to, że minerały mu się już kończą. Jest bida, proszę Państwa. Nastała wielka, wielka bida. Na szczęście mamy dzisiaj święto. To jest 12 listopada. Po 11 listopada, żeby było zabawniej. I już. Oho.
Dobrze, jeden zniszczony, drugi zniszczony. Wybronione tu z przodu będzie. Bardzo ładnie wszystko jest wybronione aktualnie. Zaczyna trochę więcej tumorów biomasy rozprzestrzeniać, a Matis, no, Matis ma samych nieśmiertelnych. Problem jest tego rodzaju, że nie ma żadnego wsparcia. Zobaczmy, jak wygląda. 23, tak, 23 nosicieli roju. Teoretycznie, czy to będzie już koniec? No, wydobycie aktualnie u Matisa nie istnieje. Aha, bo przerzuca jednostki. Wydobycie będzie na odległość, musi tutaj jeszcze uważać. Jednak Matis, no, zabij Nieckę Rozrodczą, zabij Nieckę Rozrodczą! Nie zabił Niecki Rozrodczej. Próbował zabić Nieckę Rozrodczą, ale się nie wyrobił z zabiciem tejże Niecki Rozrodczej. Dobrze, trochę tych nieśmiertelnych jeszcze czeka, ale do ich nie dużo. Zabij, łap go! Kilim! Raz, dwa! Trzy, cztery, dobra. Parę sztuk zabił, nie chcę jednak nic mówić, ale stąd trzeba uciekać, to bardzo szybko. Nie wiem, czemu nie zrzucił tych nieśmiertelnych. No i proszę bardzo, 7 zabitych nosicieli roju, ale go tutaj pojechał. Bardzo ładnie pojechany. Niewiarygodne. Panowie przeszli na kolejne bazy. Chciałem zauważyć, że w praktyce dalej jadą po jednej bazie. Dalej jest wydobycie jednobazowe. Gaz się już kończy, za chwilę nic nie będzie, tak. I widzę, stacja robotyki się pojawia. Pytanie, co w tej stacji robotyki ma takiego być? Destabilizatory? Kolosy? Poszukajmy najbardziej najlepszego tutaj. 31, 0, 7, 28, 9, 9, 31, tak, 32. Tu jest na razie bohaterski. Wow, pryzmat nadprzestrzenny prawie został zastrzelony. Oj! Ja nie wiem, czy Matis dobrze robi, używając całej szarańczy na raz. Ja nie wiem, czy wziąłby tak na przykład połowy teraz i połowy później. I tutaj, żeby wylądować oczywiście szarańczą trochę wcześniej, wymusił to, no dawać, nabijać te kile. Oj. Dobra, jest kolos, immortale z kolosami. No kolosy są świetne przeciwko szarańczy, która już wylądowała. Która już wylądowała, chciałbym zauważyć. Na razie żadna szarańcza nie wylądowała. No, proszę bardzo. Teraz sprawdźmy ilość straconych budynków, jednostek i tak dalej. Mamy 16 generatorów osłon zniszczonych, 5 działów fotonowych, do tego wszystkiego piątka nieśmiertelnych. Straty w minerałach tak naprawdę nie są duże. Mamy 17 minutę i ja chciałbym zauważyć, że... Dobra, to jest dual battle, prawda? Że dwie jednostki zaczynają robić, oprócz tych podstawowych queenów, czy też królowych, czy też pryzmatów. Dużo nosicieli roju. Tak to jest, proszę państwa, jeżeli się nie szczepicie. Jeżeli się nie szczepicie, wpadają nosiciele roju i choroba. Od razu tutaj, nie wiem, co to odra, różyczka, czy inne cholerstwo. Trzeba się szczepić, żeby nosiciele roju nie robili, nie stwarzali wam zagrożenia. W końcu pojawia się sieć Nydusowa. Najwyższa pora. To wiesz, taki wjazd zaraz będzie do bazy. I co, niezaszczepiony rodzynek będzie miał z tym problemy? To jest możliwe, w międzyczasie iglica się pojawia. Boże, polskie nazwy są takie słodkie. Iglica. Zasięg dla kolosów, czyli zwiększony zasięg lancy termicznej tak zwanej. Oho. Berama, Rada z Mroku, znowu immortal. Te immortale, widzę, przyczepiły się całkowicie Niecki Rozrodczej. Jak tylko się da i w końcu udało się takową zniszczyć. No i dobra, nosiciele roju już wychodzą i dlatego wszystkiego. Pojedynczy immortal z przodu już ruszyły, szarańcza ruszyła. Teraz będzie ciekawa sytuacja. Wylądować w bazie przeciwnika, rozwalić bazę. Chyba o to chodzi, tylko ja nie wiem, czy on da radę ją rozwalić, da radę szybko to... Nie! Tak? Nie dał rady. Proszę państwa, cztery kolosy to jednak jest potęga, dosyć mocna. Okej, dobrze. No, panie Matis, pan z tym wszystkim uważa. O nie! Matis, coś ty zrobił! Ile nosicieli roju teraz potracisz? Trzeba było to zrzucić i od razu się pakować. I teraz bardzo ładna żonglerka ze strony rodzyna. Przerzucamy. Hop, siup, tralala. I przerzucenie w drugą. Jeszcze dronka pojedyncza się pojawiła. Ale, żeby było zabawniej, zauważmy, co jest aktualnie tworzone przez Matisa. Co kontruje przeciwnika bardzo mocno. Otóż
mamy mu taliski. Bo nic z tego, co posiada Rodzyn, aktualnie nie jest w stanie atakować powietrza oprócz tego jednego Feniksa. A to oznacza mniej więcej tyle. W ogóle moim zdaniem kolosy powinny atakować jednostki latające. Dlaczego? Z tego względu, że byłyby w stanie jakiegoś, jeżeli mu to bardzo blisko podatuje, to kolosomance mają tak trąć, tak wzum. Dobrze. No i teraz mas recall, nie pamiętam jak to jest, to się nazywa, szybka ucieczka i kolejny Feniks będzie tworzony, nowe bramy otwiera, a wszystko w jak to wygląda teraz? Jak to przesłodko wygląda? Podleci pod tą armię i będzie z tym walczył? W ekonomii gdzieś wyląduje? Na razie krąży. Na razie co najwyżej Feniksy próbuje zniszczyć. Uda mu się to jakieś działo fotonowe rozwalić. Chciałem zauważyć, że teraz większość ilość Feniksów się pojawia. Koruptory są tworzone. To jest dosyć ciekawa sytuacja, bo na razie zerknie atakuje dwiema jednostkami naraz, tylko i wyłącznie jedną. Tylko i wyłącznie jedną. Dawaj go, dawaj go, dawaj go! Nie dał rady go, chociaż próbował twardo. I kolejna sieć Nydusowa się pojawia. Coraz więcej tych Feniksów. Widzę, że jest pojedynczy Archon. Próba zniszczenia Gwiezdnych Wrót. Ja nie chcę zmienić, ale te metaliski tak średnio się na razie do czegoś przydają. Jak my popatrzymy, ale widzę, że dobra, wyskakuje już armia, co mam tutaj? Nosicieli roju, byłoby fajnie, gdyby nosiciele roju jednak już wyszli. Te muty to coś wielkiego zrobiły, czy tak na razie tak Chyba na razie na ten moment tak bardzo mocno Dobra, nosiciele roju już są. Będzie atakował przeciwnikowi główną bazę. No jeżeli dałby radę zniszczyć Gwiezdne Wrota, a na to się zapowiada i do tego technologii, o mój Boże, zniszczę plus 2 do ataku, to byłoby świetnie. Pylon oberwie zaraz. Kolosy wyszły na przód. Koruptory już gonią tą armię. 3 koruptory, pojedynczy Archon. Walka jeszcze z kolosami. Bo po co robić jakąś taką kompozycję, wiecie, trochę tego. Nie no, robię Mas Immortale, mas kolosy i ty kombinuj sobie tutaj dalej. Nie chcę nic mówić, ale mutaliski tą bazę zniszczą. I mam wrażenie, o polowanie na kolosa. Jeden kolos, za chwileczkę będzie drugi. Nie! Polowanie na kolosy nie do końca się udaje. To jest pięknie, zostawił mutaliski samopas. Matisse! Psst! Mateusz! Psst! Matisse! Wydobycie tu jest! Matisse, wydobycie, zostaw już te Feniksy i tą całą resztę, wydobycie mogłeś całe zniszczyć, no ale po co niszczyć wydobycie? Pytanie za 100 punktów, gdzie jest, są, no ściele roju siedzą w bazie, też mogłyby wyjść się przywitać z tą armią, ale z drugiej strony po co wychodzić i witać się z tą armią? Matisse, dobra, Matisse już nie ogarnął tego wydobycia. Tym bardziej, że stracił wszystkie mutale. Stracił 13 mutalisków. A wiecie, co jest fajne? Wiecie, że koruptory, gdyby podleciało od tyłu, mogłyby na przykład zwymiotować na to wszystko z tyłu. Polowanie na kolosy! Zostały tylko 2. Nie chcę nic mówić, ale Matisse chyba ma tu jakąś... Halo, przepraszam, czy ktoś mi może wytłumaczyć, dlaczego drony tutaj wyszły? To nie jest miejsce dla turystów. Proszę wrócić do domu, proszę wrócić do pracy. A, to pewnie były te. To była migracja tak zwana. To byli uciekinierzy, uchodźcy. Uszli cało z ekspansji górnej. Dobra, czy Matisse wpadnie na pomysł, że może rozwalać budynki przeciwnikowi? Zaraz zobaczymy. Przerzucone jednostki Rodzyna na kolejną bazę. No już trochę armii tutaj z przodu jest. Matisse doszedł do wniosku, że podleci bezpośrednio pod tą armię, no bo ona jest mu do niczego niepotrzebna, ale przynajmniej kolejnego kolosa łapie. Chciałbym zauważyć, że na polu bitwy jest 11 nosicieli roju, chociaż było ich 16. Więc to tak obie strony trochę tą armię tracą. Plus 2 do ataku jest. No i trzeba walczyć, jak im dalej będzie walczył, tym będzie lepiej dla niego, od swojej bazy oczywiście. Matisse z sytuacji na wpół wygranej przychodzi na sytuację, ale jak ja się tutaj dostałem, ja się nie zgadzam na to. Rodzyn się pyta, co to jest za gra, tak. Co to jest za gra? To jest bardzo dziwna gra, proszę państwa. Wydobyć jakoś powoli leci, produkcja też jakoś sobie tam grzecznie leci, hydraliski są, królowe są, dorzucone nowi skaziciele, czyli koruptory, nie chcę nic mówić, ale Matisse ma trochę mało tego wszystkiego. Chociaż jakby nie patrzeć, jeżeli udałoby się pozbyć tego jednego kolosa, to co innego, bo Immortale na taką ilość nieśmiertelnych, na taką ilość
hydraulicznego filtra, to trochę średnio będzie działać. Ja tylko mam pytanie, gdzie to jest? Ja chciałem zauważyć, że Matis ma cały czas na sieci Nedusową i mógłby gdzieniegdzie to podrzucać i na przykład przeskakiwać jednostkami i niszczyć, prawda? Aha, aha, no, dobra, opluję. Jednym, drugim, pluł tak, puh, splunął na niego i o reszcie chyba zapomniał najwidoczniej. Z tego, co tutaj patrzę, ostrożnie, co tu u góry się dzieje. Proszę się nie denerwować. Proszę nie regulować odbiorników. To jest po prostu bardzo dziwne, drewniane przedszkole. Poziom GM-owy. Nieważne, na jakim poziomie jesteście, kiedy macie drewniane przedszkole. Ważne, że się dobrze bawicie. Zwykle tak to wygląda. Grając w StarCrafta, więc jeżeli macie jakieś fajne replaye, zapraszam na mojego Discorda. Na moim Discordzie możecie to wrzucić. Repy. Tylko bardzo bym prosił, żeby to było z najnowszego patcha. Zawsze. Dobra. Zobaczmy teraz straty. Zaczynają wyglądać już coraz ciekawiej. Prawie 13 tysięcy do 10 tysięcy. Przypominam, że to się przez dobre 10 minut było, 15 minut było na jednej bazie wszystko grane. Przyjściusieńko było cały czas grane na jednej bazie. Teraz już panowie sobie po prostu krążą. Teraz już bardziej takie standardowa chyba rozgrywka jednak będzie tutaj. I obstawiam jedną, dwie większe bitwy i pewnie będziemy mieli po zabawie. I szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że Rodzyn ma jednak znaczącą przewagę. O, tutaj byłby błąd Rodzyna, gdyby teraz wykorzystał automatyzm i go złapał tą podzieloną armię. Ale musiałby złapać tą podzieloną armię. Uwaga. Od tyłu szarańcza ląduje gdzieś, próbuje wylądować przynajmniej. Korup, skaziciele jeszcze w pogoni za kolosami. Jeden kolos zniszczony. Dobrze, ale co z resztą? Trzeba wyczekać na kolejne jednostki. Mamy 26 minutę. No, no, uciekaj, uciekaj. Próbuję bronić się ostatniej ekspansji. Gdzie są skaziciele? Potrzebna obrona przeciwkolosowa jak najszybciej. A my poszukamy gdzieś tutaj najlepiej za... Później sprawdzimy Immortala, który ma najwięcej zabitych jednostek na koncie. Podchodzi teraz bardzo ładnie do przodu, gdzie są skaziciele, ale nosiciele roju bardzo mało. Oj, tylko 9 sztuk. To jest problem, to jest tak duży problem. Trzeba się tego jakoś pozbyć. A minerałów brak po obu stronach. Te plus 2 na tak jest mega mocne. I znowu jest polowanie na kolosy, tropiciele, jakże piękna nazwa, tropiciele. O, teraz jest fajna sytuacja, próbuję łapać. Jeden kolos będzie za chwilę zniszczony, jeśli się nie mylę, może drugiego teraz też trafić. Goni go, goń, Matis! Linga do ręki, karakana w dłoń, goń Protosa, goń. No, ostatni kolos zabity, tak też jest, ostatni kolos spada w tej chwili. I co? I co? Podniesiony nosiciel. Feniksy podnoszące tą armię, to jest przesłodkie. To jest po prostu przesłodkie. O, patrzcie! Była 27 minuta i Matis robił upgrade'y dla Lingów. O-o. Znowu trzy kolosy. No, to armia Rodzyna, coś czuję, że teraz się jednak to już bije. Jest bardzo dobrze ustawiona, ale skazicieli jest za mało, żeby to miało ręce i nogi i cokolwiek jeszcze tam innego. Oni musieliby gdzieś z boku zaatakować. Chyba Rodzyn wbije się w przeciwnika tu za chwilę. Kolosy naprzód. Tak też jest, wszystko jest przypiekane. Cała armia Zerga pada. Ja przypominam, że Zerg mógł cały czas atakować, nękać przeciwnika przy użyciu najdosłów, ale zrobił to dwa razy, przy czym stracił większość jednostek. I mamy GG, Matis się przynajmniej śmieje, ja też się śmieję, wszyscy się śmiejemy. I proszę Państwa, to jest właśnie drewniane przedszkole, więc jeżeli Wam się to podobało, pamiętajcie, aby jak zawsze subskrybować mój kanał na YouTubie, lajki dawać, komentarze i tak dalej, i tak dalej. Wtorek, godzina 20:00, widzimy się za tydzień na premierze YouTube'owej. Cześć!